Kasper, jaką porę roku mamy po jesieni? Zimę. Zimę. Co wtedy pada z nieba? Śnieg. I co można z tym śniegiem robić? Rzucać śnieżkami. I co jeszcze? Lepić bałwana. I co jeszcze? Zjeżdżać na nim z górki. Na sankach? Mhm. Czy na czymś innym? Na sankach. Na sankach. Co jeszcze można robić w zimie? Jeździć na łyżwach? Jeździć na łyżwach. A ty co robisz, jak pada śnieg? Jeżdżę na sankach. Mhm. I z kim? Sam. Sam? Mhm. I rzucam śnieżkami. Amelka, po jesieni jaka pora roku przychodzi? Zima. I co się wtedy dzieje? Śnieg pada. I co można z tym śniegiem robić? Bałwana. I co jeszcze? Aniołka. Aniołka. A można jeździć na czymś? Nie. Na sankach? Tak. Z górki? A na łyżwach? Tak. A gdzie można jeździć na łyżwach? Jak to miejsce się nazywa? Ladowiska. Uba, jaka pora roku przychodzi po jesieni? Sylwester. Zima. Zima. Zima? I co wtedy pada z nieba? Śnieg. A co można z tym śniegiem robić? Lepić bałwana i jeździć na sankach. Jeździć na sankach. I jeździć na łyżwach. Na łyżwach. A ty jeździsz na sankach? Nie ma przecież. Jest. Jest zak i lepiej bałwana. Aha. Ale nie ma już, ale nie ma zimy, ale nie za długo, ale niedługo będzie. Niedługo. Milenka, jaka pora roku przychodzi po jesieni? Zima. Zima. I co można robić w zimie? W zimie można świętować. Co? No choinki. A co pada w zimie? Śnieg. I co można z tym śniegiem robić? Bałwany. I co jeszcze? Te aniołki. I można się rzucać? Kulkami. Maksiu, po jesieni jaka pora roku przychodzi? Zima. Mhm. I co wtedy z nieba pada? Śnieg. Śnieg. I co można z tym śniegiem robić? Ulepić bałwana albo że kulkę. Albo kulkę. A na czym można jeździć w zimie? Jak jest śnieg? Na sankach. Na czym jeszcze? Na nartach. A na łyżwach? Też. A jak się nazywa to miejsce, gdzie się jeździ na łyżwach? Lodowisko. Byłeś kiedyś na lodowisku? Mhm. A z kim byłeś? Z moją siostrą i z drugą siostrą.